Drugi rozdział projektu Villa Straylight napisany jest przez Piotra Grabowskiego. Tym drugim rozdziałem jest jego wystawa. Pozostajemy wciąż na tym terytorium nakreślonym przez Williama Gibsona w książce Neuromancer i w tym szczególnym miejscu, jakim w Neuromancerze jest willa. Piotr do tego gibsonowskiego świata zbliża się już dosłownie na milimetry. W Neuromancerze ta rzeczywistość cyberpunkowa rozgrywająca się na pograniczu świata realnego i wirtualnego jest zarazem rzeczywistością dystopijną. Jest to świat napędzany przez wielkie korporacje. Jednostka może być w tym świecie albo pionkiem, albo hakerem, który porusza się pomiędzy wirtualnymi bazami danych i próbuje coś dla siebie ugrać. Staliśmy młody szpik, zarządzanie strukturą rozproszenia Case Study Cashfield and Blackdom jest o drapieżnikach i ich ofiarach, o wybuchu dzikości. Rozciąga się od Polski przez miasteczko Duch Blackdom w Nowym Meksyku, przez osadę Bacharia w Egipcie, aż po tchłanie wschodniego internetu. Tytuł pracy Ketu, jej główny element, zaczerpnięty jest z tradycji wschodnich, z rytuału tak właśnie nazwanego Ketu, polegającego na ukłonach, klęknięciach, serii klęknięć i ukłonów oddawanych możnym tego świata, cesarzowi. Ja przedstawiłem ten rytuał, wyciągając z internetu emoticon.org, który przedstawia główkę, ręce i klęknięcie. Przedstawiłem to za pomocą trawersów aluminiowych, które są elementem wystawienniczym i koncertowym. Są rodzajem infrastruktury współczesnego kapitalizmu. Stoimy u progu instalacji Friendly Nuke, przyjacielskiej atomówki, pracy, która jest pewnym układem. W tym wypadku układem wpisanym w kontur kontynentu afrykańskiego, więc osadzonym w jakiejś konkretnej przestrzeni. I za pomocą tych wszystkich rzeczy, filmów i obrazów, które Piotr w ten kontur wkłada, rekonstruuje pewien złożony system, a przynajmniej jego fragment, tak? Taki szkic do portretu systemu. Praca jest o migracjach z Afryki w poszukiwaniu mitycznych bogactw i lepszego życia na północy, chociażby w Unii Europejskiej, i migracjach z północy do Afryki w poszukiwaniu skarbów i legend. W pewnym punkcie tego układu napotykamy na przykład na
zrobione na zamówienie dla Piotra Grabowskiego buty Nike w takiej fioletowo-różowej gamie, która przywołuje na myśl, a przynajmniej może przywołać, syrop kodeinowy, lekarstwo, ale zarazem używkę opiewaną przez afroamerykańskich hip-hopowców. I już okazuje się, że zaczynając w Afryce, nagle jesteśmy wśród Afroamerykanów i w kulturze hip-hopowej, a chwilę potem widzimy wymodelowaną w 3D wirtualną afrykańską strzałę, z której grotu ścieka jednak nie krew, tylko właśnie taka fioletowa ciecz, która w tym kontekście bez wątpienia jest tym kodeinowym syropem. Jednocześnie za plecami mamy wypreparowaną nogę bociana, naszego ukochanego polskiego ptaka, ale takiego ptaka, który co roku kursuje między Polską i Afryką. Nagle okazuje się, że ta afrykańska historia zazębia się z naszą. Ta noga bociana jest zaobrączkowana. W dodatku na tej obrączce wygrawerowany jest ideogram wybuchającej bomby atomowej. Nagle okazuje się, że ten bocian być może jest rodzajem bombowca, który przenosi ładunek pomiędzy kontynentem afrykańskim a Polską. HMS Surprise, koniec tej historii, jest przedstawienie mojej ingerencji w historię statku HMS Surprise. Statku, który istniał w rzeczywistości, ale stał się obiektem opracowań fikcyjnych. Od książek marynistycznych przez symulatory wirtualne. A ja chciałem tę historię w pewien sposób zamknąć. Więc przeprowadziłem spalenie modelu statku HMS Surprise i na potwierdzenie faktu opisałem tę historię w Wikipedii. Instalacja Fidel to jest operacyjny model wyroczni delfickiej. I Piotr Grabowski skonstruował ten model tu na wystawie rozłożony na czynniki pierwsze, jak taki zestaw do składania w reakcji na kryzys ekonomiczny w Grecji, kryzys, który wtedy wybuch świeżo i z ogromną siłą. Praca Fidel jest efektem podróży do greckich Delf, greckiej starożytnej wyroczni, której na zboczach Parnasu Pytia, odurzona etylenem, wieszczyła przyszłość starożytnego świata. Ja zabrałem z Delf kawał skały, trawertynu, z którego miał ulatniać się etylen, dzięki któremu Pytia mogła mieć swoje halucynacje i wizje. Ja przywiozłem ten kamień do Niemiec, czyli nowej światowej wyroczni przyszłości. W środku kryzysu greckiego to stamtąd właśnie przedstawiane były nowe sposoby na urządzenie świata. Ten kryzys grecki jest tu emblematyczny, bo jest to właśnie ten rodzaj zdarzenia, który mobilizuje w całej Europie artystów, którzy czują nagle potrzebę udania się do Grecji i zabrania głosu na temat tego, co się dzieje, oczywiście głosu krytycznego. A Piotr Grabowski zamiast dołączyć do tego zatroskanego chóru,
woli raczej rozbierać i demontować całą tą narrację i sprowadzać się do absurdu, którym ona też niewątpliwie jest. To się nie uda. Nie z tymi obrażeniami. Całego go porosło. Spójrz tu, między palcami. Bo na podeszwie się chyba odchodzenia wytarło. Gdzie to znaleźliście? Na parkingu leżał. Coś tam się działo i go zauważyli. I tu, wyżej. Maskował się, ale stracił moc. Obrzydliwe. Pod koniec wystawy, tak jak w każdym rozdziale Willi Straylight, trafiamy na ciemny pasaż, na ścieżkę, na której nie ma światła, miejsce, w którym niczego nie zobaczymy. I ten ciemny pasaż, w którym Piotr zamontował instalację dźwiękową, jest zarazem przedsionkiem ostatniej i chyba najważniejszej pracy tej wystawy, czyli filmu Agona, krótkometrażowej fabuły. Nazwijmy Agonę fabułą, aczkolwiek takie klasyczne struktury dramaturgiczne i liniowa narracja to nie były wartości i kategorie, którym Piotr, kręcąc Agonę, poświęcał zbyt wiele uwagi. Posłuchaj. Możesz zamieszkać u mnie. Jest mieszkanie. Jest chętny. W końcu nie będziesz tułać się po ludziach, po wynajmowanym. Będziesz na moim. Na moim będziesz. Będziesz na moim. Będziesz na moim. Możemy ten film opisać jako rodzaj love story i filmu po części autobiograficznego i bez wątpienia filmu science fiction, a także filmu, który jest odwrotnością instalacji Piotra, które wcześniej widzieliśmy na wystawie, bo generalnie Piotr Grabowski najczęściej pracuje w taki sposób, że tworzy pewną konstelację przedmiotów, filmów, obrazów, artefaktów i z połączenia ich buduje pewną narrację. Z kolei film Agona jest zbudowany trochę jak instalacja, tak? Możemy sobie wyobrazić każdą scenę, każdą sytuację jako rodzaj przedmiotu, artefaktu, który jest razem zmontowany i puszczony na ekranie. I podobnie jak większość instalacji Piotra Grabowskiego zaczyna się od wyznaczenia jakiegoś punktu na mapie świata. Jesteśmy w Warszawie, widzimy ją przez szklane ściany biurowca. Jesteśmy na jednym z ostatnich pięter, w tych korporacyjnych, uniwersalnych wnętrzach, które dla Piotra Grabowskiego są alegorią całej przestrzeni dzisiejszego świata. I dlatego w tych wnętrzach bohaterowie Agony dorastają, prowadzą eksperymenty naukowe, jedzą, kłócą się i kochają. Długo? I drażniąco? Długo i drażniąco? Utrzymuje cię mokrą, mokrą, mokrą. Mokrą, 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 mokrą